solo sé que el mar te hará regresar. De veras, profesor. Pan jest ojcem Chuyi, a pani Marina jego matką. Es su madre. Eso no es verdad. Nieprawda. Przysięgam. Znalazłam Chuyi na śmietniku, bo podły człowiek go porwał. Zmyśla pani jakieś bajki, żebym pani pomógł i żeby Chuyi nie trafił do więzienia. O to chodzi? Nie. Przysięgam, że nie. Pani teraz przysięga? A kilka dni temu mówiła pani, że oni są kochankami. Okłamałam pana. Musi mi pan teraz uwierzyć. Zawieźli Patty karetką do kliniki. Moja wnuczka umiera. Nie, Ricardo o niczym nie wie. Dzwoniłam na komórkę, ale nie odpowiada. Powiadamię szkołę, może go znajdą. Przysięgam, że mówię prawdę. Wtedy skłamałam. Teraz pani kłamie. Byłem u pani kilka dni temu. Powiedziała pani wtedy, że jej syn i moja żona są kochankami. A teraz, gdy syn pani jest poszukiwany, opowiada pani te bajki, bo chce, abym uratował go przed więzieniem. Zostawmy ten temat. Nie chcę nic wiedzieć o Chuyi ani o jego rodzinie. Życzę miłego dnia. Nie uwierzył. Bez zmian? Tak. Dziękuję za zastępstwo. Coś się stało? Nie. Wszystko w porządku. No to pójdę sobie. Czas dobiegł końca. Poproszę o testy. Profesor, ¿cómo sigue Patty? Jak czuje się Patty? Mal, Fernando. Źle. Możemy ją odwiedzić? Na razie to niemożliwe. Jutro przywozimy ją do kliniki. Gracias. Tengan buen día. Ricardo. Sí? Te llamo tu mama. Dzwoniła twoja matka. Gracias. Dziękuję. Chodzi o Patty. Co się stało? Zawieźli ją karetką do szpitala. Przetoczymy krew. Proszę sprawdzić w banku krwi, czy mają grupę Patty. Tak jest. Co się dzieje? Patty jest w ciężkim stanie. To kryzys. Co pan zrobi? Natychmiastową transfuzję. Wiem, że ciężko ci patrzeć na chorą córkę. Musisz być silny. Co to ma znaczyć? Czyżby... Nic takiego nie powiedziałem. Ale stan jest ciężki. Biedna ta moja kuzynka. Zawsze chciałeś, żeby była kimś więcej. Zakochałem się w niej, ale jej to nie obeszło. Nie chcę, żeby Patty umarła. Nikt tego nie chce. Jeśli śmierć jest jej przeznaczeniem, to nikt tego nie zmieni. Co to za bzdury? Nigdy więcej tego nie mów. Zaczekaj. Nie złość się. Ricardo, tu Weronika. Chcę się z tobą zobaczyć. Moglibyśmy gdzieś pójść. Całuję. Z kim jesteś? Z Mariną czy z umierającą córeczką? Amor,
Może zawieziemy Patty do Houston. Zawiadom Rosalba. Powinna znać sytuację. Nie, ona tylko by ją skomplikowała. Pomyśl o swoim synu. Rosalba jest matką Patty. Zadzwonimy do niej? Jeszcze nie. Patty ma tylko jedną matkę. Mnie. Wiadomo, co się dzieje z Patty? Nie. Czekamy na wieści. Może to Marina. To ja. Zawiadomiliście Ricarda? Pani Alberta dzwoniła do szkoły. Chyba pojechała do kliniki. Będę cię informować na bieżąco. Dlaczego Lupe nie wraca? Co ona musiała załatwić? Co się z tobą działo? Gdzie byłaś? Jestem do niczego. Samo zło. Nie mów tak. Jesteś dobra. Powiedziałam mu prawdę, a on nie uwierzył. Nic nie rozumiem. Byłam u ojca Chuya w szkole. Nie uwierzył, że Chuy jest jego synem. Co ci powiedział lekarz? Co z twoją córką? Bardzo źle. Przykro mi. Spodziewałem się lepszych wieści. Niestety dni Patty są policzone. Jesteś, mamo. Od godziny wszędzie cię szukamy. A ja jestem tutaj. Myśleliśmy, że znowu zabrała cię policja. Nic się nie stało. Pokaż mi oczy. Czyżbyś płakała? Nie, to od pary z żelazka. Dzień dobry. Mam złe wieści. Zrobią jej transfuzję. Wiem, że cierpisz, bo twoja córka jest jeszcze bardzo młoda. Nie mogę na to patrzeć. Nic nie można zrobić. Nie mów tak. Jeszcze będziesz się śmiać, kochać. Federico, proszę. Nie zrozum mnie źle. Nie chodzi o ciebie. Przeżywam najtrudniejsze chwile w moim życiu. Nie chce mi się nawet oddychać. Tak właśnie się czuję. Chciałabym umrzeć. Jeśli Patty odejdzie, nie będę chciała żyć bez niej. Marina, odcinek 69.
ver un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Dłużej tego nie zniosę. Co z Patty? Źle, bardzo źle. Gdzie leży? W pokoju 125, ale nie możecie wejść. Dlaczego? Przetaczają jej krew. Musisz się czegoś napić. Dobrze, że już jesteś. Co powiedział Valverde? Mówi to samo. Jest źle, trzeba czekać. To prawda? Kiedy będziemy mogli ją zobaczyć? Dlaczego to tyle trwa? Nic nie mówią. Tak się boję. Pójdziemy na krótki spacer. Trochę się odprężysz. Czekamy na wyniki biometrii. Czuj. Coś się stało, Patty? Jest ciężko chora. Zawieźli ją do szpitala. Nie, to niemożliwe. Uspokój się. Do którego szpitala? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Wie tylko dyrektorka, ale nie chciała nam powiedzieć. Mnie powie. Na pewno. Uważaj na siebie. Czy on oszalał? Matko Przenajświętsza, chroń mojego syna. Co z moją córką? Nie mamy krwi grupy pani córki. Mogę ją zobaczyć? Ja też bym chciała. Wolno wejść najwyżej dwóm osobom. Może powinni to być rodzice. Może pani wejść teraz. Chodźmy. Przepraszam, mam naradę z ordynatorem. Omówicie przypadek mojej córki? Tak. Ale będzie pod stałą opieką. Czuj o tym wie? Ja go nie zawiadamiałem. Patrycji dobrze by zrobiło spotkanie z nim. Mogę po niego pojechać. Dziękuję. Zawsze myślisz o innych. Bruno mi powiedział, co się stało. Nie wiedzieliśmy, że tu jesteś. Byłem w domu, gdy Patty miała kryzys. Jest w ciężkim stanie. Nie trać wiary. Co ja zrobię, kiedy ona odejdzie? Nie obudziła się? Nie.
Dime dónde está Patty. Gdzie jest Patty? Muszę ją zobaczyć. Czuj. Patty umarła. Patty está muerta. Nie żyje. Czuj. To niemożliwe. Niestety Patty umarła. Moja Patty? Nie masz tu nic do roboty. To koniec. Gniazda stąd. Muszę ją zobaczyć. Zaczekaj. Co tu się dzieje? Chcesz się bić? O co chodzi? Muszę zobaczyć Patty. Lepiej stąd odejdź. To prawda, że umarła? Kto ci tak powiedział? Bruno. Bruno? Sí, Bruno. To nieprawda, Patricia śpi. Eliasie, zabierz stąd Bruno. Ja z nim porozmawiam. Czekam, aż stąd wyjdziesz. On jest ze mną. Ja odpowiadam za niego. Proszę go pilnować. Chodźmy do Patty. Musisz zaczekać. Ricardo jest u niej. Witaj, Lupe. Proszę wejść. Przepraszam za bałagan. Nic nie szkodzi. Gdzie Chuy? Wybiegł z domu, kiedy się dowiedział, że córka pani Mariny jest w szpitalu. Proszę usiąść. Przyjechałem, żeby go o tym zawiadomić. Zachowywał się jak wariat. A co z Patty? Źle. Niestety jej dni są policzone. Trudno uwierzyć, że odejdzie tak wcześnie. Muszę już iść. Mam coś do załatwienia. Przepraszam. Chciałam coś powiedzieć. Słucham. Byłam w szkole, w której uczy pan Ricardo. Po co? Uznałam, że powinnam powiedzieć panu profesorowi, że Chuy jest jego synem. I jak się zachował? Nie uwierzył mi. Sądził, że go oszukuje. Wcześniej czy później przekona się, że Chuy jest jego synem. Gdzie Weronika schowała ten dokument? Tego szukasz, wariatko? Dobrze, że przyszedłeś. Patricia czekała na ciebie. Pan Ricardo nie wrócił? Potrzebujemy pilnie dawcy. Ja mogę oddać krew. Chodźmy do laboratorium zrobić badania. Pójdę z wami. Zostaniesz z nią? Tak, proszę pana. Trzeba oddać krew. Ja to zrobię. Zrobimy badania. Proszę, aby wszyscy się zgłosili. Ja jestem gotowa. Ja też.
Panią muszę wykluczyć ze względu na stan zdrowia. Moje zdrowie nie ma znaczenia. Najważniejsza jest Patty. Nie chcę pani narażać. Pielęgniarka państwa wezwie. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. A ty, Alberto? Serce mi pęka, gdy widzę Chuya z Patty. Pani wnuka? Tak, wnuka z mojej krwi, członka mojej rodziny. Przyznaję, że się pomyliłam i bardzo tego żałuję. Późno to zauważyłaś. Nie próbuję się usprawiedliwiać. Byłam okrutna i niesprawiedliwa wobec własnego wnuka. Życzyłam mu wszystkiego najgorszego, jakby jego życie nie miało żadnej wartości. Wybaczcie mi. Trzeba zacząć od nowa. Przeszłość nie ma znaczenia. Pytałam, czy tego szukasz. Odpowiadaj. Po co grzebałaś w moich rzeczach? Tego szukałaś? Przysięgam na mojego ojca, że nie. Nie masz prawa przysięgać na niego. Jesteś przybłędą. Dlatego mnie zdradzasz. Jak kundel gryziesz rękę, która cię karmi. Przysięgam, że nie. Szukałam... Mów, czego? Rachunku za telefon. Wyłączyli, chciałam sprawdzić w biurze klienta. Rachunku? Nie ma sygnału? Nie tylko kłamiesz, ale jesteś głupia. A ja słyszałam, że wariaci są wybitni, inteligentni i miewają świetne pomysły. Ty jednak okazałaś się głupia jak but. Od razu widać, że nie jesteśmy siostrami. Chciałaś mnie zdradzić. Znaleźć dokument i oddać go Ricardowi. Nie mogę ci ufać. Źle zrobiłam, że przestałam dawać ci zastrzyki. To nie ja. Federico mnie zmusił. Przekonał, żebym ci zabrała ten papier. Łamiesz. A ja tego nie lubię. Przysięgam, że tym razem mówi prawdę. To był pomysł Federica. Przeklęty zdrajca. No to zobaczę, kim jest Weronika Saldivar. Z tobą się rozliczę, gdy pogadam z tamtym głupcem. Chuy odpoczywa. Nasz syn uratuje życie Patty. Co będzie, gdy Weronika spotka się z Federikiem? Jesteś żałosnym kretynem. Uspokój się, to nie bazar. Właśnie, to moja firma w moim budynku. Co cię ugryzło? Ośmieliłeś się prosić Lucie, żeby ukradła dokument dotyczący Chuya. Jak mogłeś stanąć po stronie Mariny?
Stajesz się brzydka, kiedy tak się złościsz. Idź do diabła. Nie można ci ufać. Zamknij się. Pójdziesz do siebie, zbierzesz swoje rzeczy i znikniesz na zawsze z mojej firmy. Nie ma sprawy. Sama pilnuj tego bałaganu. Co słychać, staruszku? Mam dla ciebie robótkę na wieczór. Wiem, gdzie chowają utarg w aptece. Chłopaki, co robicie poza domem? Nie boicie się policji? Jak nie będziemy kraść, nie będziemy jeść. Ty jesteś skąpa, nie nakarmisz nas. Obiad to nie prezent, ale dam wam odrobinę rozrywki. O co chodzi? Poczekajcie, zaraz wybuchnie niezły skandal. Jak się skłócimy, nie zrealizujemy naszych planów. Musimy trzymać się razem. Moim celem jest Marina, a moim Ricardo. Ale ty, by osiągnąć cel, zniszczysz wszystko po drodze. Wiesz, że nikt i nic mnie nie powstrzyma. Pamiętam. Dobrze, pozostaniemy sprzymierzeńcami, ale będę robił tylko to, co uznam za stosowne. A teraz oddaj mi ten dokument. Kompletnie zwariowałeś. Adriano, przynieś butelkę dobrze schłodzonego szampana. Musimy opić naszą spółkę. Zniknij z życia mojej rodziny, albo rozwalę ci łeb. Ja ją kocham. Słucham? Kocham ją, milcz. Zejdź nam z oczu. Pan jest ojcem Chuya, a pani Marina jego matką. Nieprawda. Przysięgam. Znalazłam Chuya na śmietniku, bo podły człowiek go porwał. Zmyśla pani jakieś bajki, żebym pani pomógł i żeby Chuy nie trafił do więzienia. O to chodzi? Przysięgam. Okłamałam pana. Musi mi pan teraz uwierzyć. Chuy oddał krew dla Pati. To twój syn. Nie możesz dłużej zaprzeczać. Nie wiesz, jak żałuję, że tak długo upierałam się przy tym nieporozumieniu. Ricardo. Najwyższy czas, żebyś uznał syna. Marina cię nie okłamywała. Teraz mi wierzysz? Chuy jest twoim synem. Być może twoim, ale nie naszym. Nie warto z nim rozmawiać. Czy ty jesteś ślepy? Masz prawdę przed oczami i nie chcesz jej zobaczyć. Uciekłaś. Tego chciałaś? Uciec przede mną? Nie zdobyłaś tego, o czym marzyłaś. Nie mogłam dać ci wszystkiego. Musiałam coś zachować dla siebie. Kiedy cię znajdę, gorzko tego pożałujesz. Las
Co ci strzeliło do głowy? Nie tak szybko, panczuszku. Zaczekaj chwilkę. Schowajcie się, chłopaki. Zabawa się zaczyna. Dobrze, że przyjechaliście. To pani do nas dzwoniła? Tak, nazywam się Klorinda. Mówiła pani prawdę? Każdziutkie słowo. Czuj, jest żebrakiem. Nie wyjechał z Acapulco. Lupę was oszukuje. Próbuje ukryć swojego synalka, kryminalistę. Poszukajmy go. Przepraszam, ktoś do pana. Federico, musisz mi pomóc. Co się stało? Weronika przyłapała mnie na szukaniu dokumentów. Zabije mnie. Uspokój się. Usiądź. Zrzuciłam winę na ciebie, żeby ocalić głowę. Weronika jest zbrodniarką. Uciekłam z domu, żeby mnie nie skrzywdziła. Musisz mi pomóc. Błagam cię, ratuj, bo Weronika mnie zabije. Przysięgam na wszystkie świętości, że Chuya nie ma w domu. Wezwała nas sąsiadka, która widziała tu chłopaka. To zwykłe plotki. Widzi pan, jakich mamy wrednych sąsiadów? Mało te razy wzywali was bez potrzeby? Nie ma co wierzyć w każde głupstwo i każdy telefon. Nie przyszedłem wysłuchiwać porad. Sprawdźcie cały dom. Zajrzyjcie w każdy kąt. Zobaczycie, że nie kłamiemy. Mój syn wyjechał. Jak mówiłyśmy, ani śladu. Nie ma go? Nie ma. Przypominam, że za ukrywanie poszukiwanego ląduje się za kratkami. O mały włos. Oby tylko teraz czuj nie wrócił. Broń Boże. Uciekłaś. Przyznaj, jesteś odważna. Ale i tak cię znajdę. Uspokój się. Nie pozwolę Weronice cię skrzywdzić. Na pewno mnie szuka. Ale cię nie znajdzie. Ukryjesz się u mnie. Zostaniesz jak długo będziesz chciała. Zaufaj mi. Bałam się, że wydasz mnie Weronice. Nigdy bym tego nie zrobił. Wiem, że Weronika jest podła. Żałuję tylko, że nie odnalazłaś dokumentu. Nic straconego. Masz go? Nie, ale zabrałam klucze do mieszkania. Możemy poszukać. Doskonale. Nikt się nie domyśli, że dokument potwierdzający ojcostwo Ricarda jest za tym lustrem. Niepokoi mnie Lucia. Wszyscy uważają ją za wariatkę,
cuadernos. Ale może pokrzyżować mi szyki. Te ves mucho mejor, Patty. Lepiej wyglądasz. Estoy feliz. Jestem szczęśliwa. Me encanta verte sonreír. Cieszy mnie twój uśmiech. Saber que estás feliz. W moich żyłach płynie teraz krew czuja. Ahora corre sangre de chuja. Już nie może być bliżej. No podemos estar más cerca. Jesteś romantyczną jak twoja mama. Zakochane wciąż bujacie w chmurach. Namówiłam czuja, żeby wrócił do domu. Był bardzo osłabiony. Obiecał, że wróci. Może się zjawić w każdej chwili. Oby. Cześć. Nie krzyw się, bo oddajemy ci przysługę. Schowaj się. Dlaczego? Policja właśnie wyszła od ciebie z domu. Podziękuj za ostrzeżenie. Dziękuję, że chronisz mojego synka. I policja go nie zabrała. Wiesz, że jest dobry. Zamknij drzwi. Policja właśnie tu była. Kumple mi mówiły. Musisz się ukryć, bo cię zamkną. Wracasz z kliniki? Co z Patty? Oddałem jej krew. Ale nie ma już nadziei. Biedactwo. Taka słaba i bezbronna. Cieszy ją obecność czuja. Trudno mi uwierzyć, że uznałaś go za swego wnuka. Byłam taka niesprawiedliwa. Nie chciałam w nim zobaczyć Alarcona. Ale w końcu prawda do mnie dotarła. Teraz Ricardo powinien go uznać. Trudno będzie go przekonać. Ale ty mi w tym pomożesz, prawda? Marina. Rosalba była w rezydencji. Szukała Patty. Padła w histerię. Chciała nas zmusić do podania nazwy kliniki. Nic jej nie powiedziałyście? Ani słowa. Ale bardzo się zdenerwowała. Groziła, że znajdzie Patty i wywiezie ją za granicę. Ta biedaczka cierpi. Może ją zawiadomimy. Nie. Ona tylko krzyczy i grozi. Pogorszy sytuację. Nie chcę, żeby tu była. Co z nią? Jest silniejsza. Tak się boję. Czego? Rosalba nadal chce wywieźć Patty do stanu. Nie martw się. Co zrobisz? Porozmawiam z nią. Bądź spokojna. Doktor Valverde chce z wami rozmawiać. Padam z nóg. Niedługo odpoczniesz. Wszystko wyjaśnię, ale chcę, żeby rodzice byli obecni. Co się stało? Stan Patty się poprawił dzięki ostatniej transfuzji.
To Chuy oddał krew. Muszę już iść. W razie potrzeby proszę dzwonić do domu. Będzie też dyżurny. Dziękujemy za wszystko. Nie trzeba. Ja też już pójdę. Minęła 9. Dziękuję, Matilde. Za co? Do zobaczenia. Może pojedziesz z Matildą? Wykąpiesz się, trochę odpoczniesz. Nie chcę się stąd ruszać. Opadniesz z sił. Zostanę jeszcze trochę i wrócę z pastorą. Zgoda. Zajrzę do Patrycji. Ja też. Możemy porozmawiać? Jak się czujesz? Jesteś blada. Niedobrze się dzieje. Coś we mnie pękło. Mnie też jest ciężko. Trudno uwierzyć w ten koszmar. Może pojedziesz do domu i trochę odpoczniesz. Ja zostanę z Patty. Mogę cię odwieźć i wrócić. Nie spodziewałam się, że to zaproponujesz. Poprosiłam Federica, żeby po mnie przyjechał. Zrozum. Doskonale rozumiem. Dobrze, że o tym mówisz. Wersja polska TVN.